No, można. No właśnie, mamy do czynienia tutaj z nowymi nasadzeniami jabłoni. Jabłoń sadzona jest w tym roku pochodzenia holenderskiego, z koronką tak zwaną dwuletnią, drzewko z dwuletnią, z koronką jednoroczną. I cóż, nie było tu wielkiego szczęścia, dlatego że na sezon trafiliśmy bardzo suchy, skromny opady. Mieliśmy około, może być 15-20 cm litrów wody na metr kwadratowy. Od początku wegetacji jest to praktycznie no, zero, gdzie tutaj potrzebna jest duża ilość wody do przyjęcia się. A nie było możliwości innych, żeby dostarczyć wodę tutaj poprzez nawodnienie czy podlewanie. Takiej możliwości nie było, w związku z czym no, katastrofalnie to wszystko wyglądało, ale sytuacja jakoś tak poprawiła się, dlatego że stosowaliśmy tu preparaty, te, które stymulują wzrost korzenia, te typu Gigantol. Poszedł dwa razy po prostu tutaj. Poszedł środek PA i wapienno saleczamy. Co dało efekt taki, że te drzewa bardziej one są widoczne, że jakiś po prostu życie w nich się poprawia, odnawia, jest już niewielki przyrost, są owoce, no w tym wypadku z ukogradem, owoce już w miarę, jeśli chodzi o pierwszy rok po wsadzeniu, są duże. No i problem, wydaje mi się, że został poprzez te preparaty częściowo rozwiązany. No tylko tutaj jest ten problem dlatego, że jest bardzo duża presja mączniaka i innych szkodników. No ale z mączniakiem no, jest problem, ze szkodnikami no, również, ponieważ nie ma toksycznych środków dzisiaj, prawda? No a nie chcemy tych owoców w jakiś tam sposób narażać na jakieś dodatkowe, większe zaległości w tych owocach, ponieważ owoce one będą testowane u siebie w domu, prawda? No to chcemy, jak mamy jakieś takie no, czyste, ekologiczne. Może nie zupełnie, ale coś podobnego. No, co tyle. No dzięki.